W piątek 6 października odbyły się odbiory techniczne dwóch dróg na terenie gminy Kozienice, a dokładniej w Samwodziu i w Wólce Tyżyńskiej B. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu poprawa standardu jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice etap drugi. Inwestycje długo wyczekiwane przez mieszkańców tych miejscowości droga w Samwodziu oraz wulka Tyżyńska B. W sumie prawie 3 400 tysięcy zł, kilometr 700, tu sam wodził 700 metrów, prawie kilometr w ulce. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni, bo to chodzi nie tylko o dojazd do pracy, do szkoły, ale także, tak jak na przypadku Powiśla, jednak dojazd do Pół w czasie tych prac był mocno utrudniony, więc chcemy, żeby powoli w ramach Polskiego Ładu ta inwestycja była realizowana, długo wyczekiwana i mam nadzieję, że będzie długo służyła. W odbiorach uczestniczyli oprócz burmistrza Piotra Kozłowskiego, także jego zastępca do spraw technicznych Mirosław Pułkowski, pracownicy Wydziału Infrastruktury Urzędu Miejskiego, sołtysi Miejscowości, Józef Gwist z Samwodzia i Krystyna Majdak z Wólki Tyżyńskiej B oraz przedstawiciele wykonawcy, czyli przedsiębiorstwa robót drogowych zezwolenia.